Cześć! Skoro kliknąłeś w ten film, domyślam się, że zdarza Ci się czasami odłożyć coś na później. Być może na ostatnią chwilę składasz PIT, być może na ostatnią chwilę kupujesz prezent urodzinowy na imprezę, na którą zostałeś zaproszony, być może cały czas odkładasz rozpoczęcie diety, zmianę swojej pracy, założenie firmy, czy przygotowanie się do ważnego egzaminu. Okazuje się, że bardzo wiele osób się z tym kłopocze. Ponad połowa studentów, a czasami mówi się nawet o 95%, ma z tym problem i często mówi, że co? Brakuje nam motywacji, jesteśmy strasznymi leniami, gdyby nie to, to byśmy nie odkładali na później. Okazuje się, że nie w tym jest problem, o czym za chwilkę Ci powiem, natomiast jest wiele sposobów na to, jak można sobie z tym poradzić. Dzisiaj chciałabym Ci pokazać 3 i mam nadzieję, że któryś z nich w znaczny sposób ułatwi Ci życie. Kluczem do pokonania prokrastynacji jest tak zwany trening rozpoczynania. Prokrastynacja jest nawykiem jak każdy inny i zgodnie z teorią uczenia, skoro została wyuczona, może być także skłonnością, którą wyeliminujemy z naszego życia. Jak się za to zabrać? Zamiast odkładać coś, czego nie lubisz, nastaw minutnik nawet na 3, 5 czy 15 minut i tylko zacznij robić daną czynność. Nie musisz jej kończyć, po prostu działaj w skupieniu, a kiedy zadzwoni budzik, możesz ją zakończyć. Chyba że postanowisz inaczej. Nauka szybkiego startu pozwala zacząć pracę bez zagłębiania się w myśli o tym, jakie zadanie jest trudne, frustrujące, przytłaczające, nudne i awersyjne. Trening rozpoczynania jest sposobem na rozwiązywanie wielu zadań, które wzbudzają w nas negatywne myśli i uczucia i powodują, że jak najszybciej przełączamy się na przyjemniejsze zadania, np. grę komputerową, Facebooka czy Instagrama. Co więcej, każdy trening, regularnie powtarzany start, z czasem się zautomatyzuje, dzięki czemu będzie nam łatwiej działać. Jeśli nie możesz się zmotywować, na przykład do rozpoczęcia diety, ćwiczeń, nauki języka czy pisania bloga, pamiętaj, że lepiej jeśli wymyślisz sobie malusieńkie, malutkie, tyciutkie kroczki, które wykonujesz każdego dnia, niż wtedy, kiedy postanawiasz sobie intensywnie pracować nawet raz w tygodniu. Jaki to jest mały krok? To taki, który jest tak prosty i tak szybki, że nie musisz się do niego ani trochę motywować. A także taki, który daje Ci 99% gwarancji sukcesu. Takie podejście powoduje, że idziesz do przodu, wyrabiasz dobre nawyki, codziennie pracujesz nad projektem i budujesz poczucie własnej skuteczności, które jest niezmiernie ważne, abyś działał efektywnie. Zamiast postanowić sobie, że codziennie piszesz wypracowanie czy raport godzinę, postanów sobie, że napiszesz chociaż 3 zdania. No chyba, że bronisz się za 2 tygodnie i dopiero piszesz wprowadzenie. Kolejnym bardzo prostym sposobem jest skoncentrowanie się na emocjach. Kiedy odwlekamy, najczęściej koncentrujemy się na emocjach, jakie towarzyszą nam w związku z wykonaniem danej czynności, co skutecznie powstrzymuje nas przed działaniem. Nikt przecież nie jest masochistą. Zamiast myśleć, jak strasznie ci się nie chce, zastanów się nad tym, jak będziesz się czuł, jeśli nie wykonasz danego zadania. Jeśli nie chce ci się iść na trening, pomyśl o tym, jak bardzo źle będziesz się czuł sam ze sobą, że znowu przełożyłeś to na później. A jeśli chcesz polubić to, co masz do zrobienia, koniecznie zobacz mój film Jak nudne zadanie zamienić we frajdę. Genialny sposób. Prokrastynacja jest jak karta kredytowa, to świetna zabawa, dopóki nie dostaniesz rachunku. Te słowa aktora Christophera Parkera świetnie obrazują to, na czym polega ta prokrastynacja. Z jednej strony nam się wydaje, że mamy więcej czasu na odpoczynek, na zabawę, a później okazuje się, że mamy różnego rodzaju straty finansowe, nie jesteśmy tak zadowoleni z jakości wykonania danego zadania, często okazuje się, że mamy różnego rodzaju jakieś problemy, chociażby ze zdrowiem, bo odkładamy cały czas na później wizyty u lekarza, czy sprawdzanie w ogóle stanu swojego zdrowia. I odbija się to na jakości naszego życia, na satysfakcji z naszej pracy, na satysfakcji z życia prywatnego, więc oczywiście warto jest z nią walczyć. Natomiast zanim zaczniemy w ogóle zastanawiać się nad tym, co możemy zrobić, aby poradzić sobie z tym okropnym nawykiem, to warto zastanowić się, z czego ten nawyk się wziął. Często wynika to tak zwanego słomianego zapału. Polega to na tym, że na przykład mam dość swojej pracy, myślę sobie o jakiejś zmianie i ktoś mi mówi, słuchaj, załóż sobie bloga, załóż sobie firmę, zacznie robić coś na własny rachunek i mówimy sobie, o super, fajnie, pewnie, będę sobie to robić, to rzeczywiście jest świetny pomysł i co? I dalej nie mamy pojęcia, jak to pociągnąć. Ten słomiany zapał polega na tym, że ja chcę coś zrobić, ale nie za bardzo wiem, co dalej. Tak naprawdę często nie mamy wiedzy na temat tego, w jaki sposób, nie wiem, uruchomić bloga, w jaki sposób rozpocząć swoją własną działalność gospodarczą, co możemy zrobić, jak pozyskać klientów i tak dalej. I to powoduje, że czujemy się przytłoczeni i każdy nowy pomysł wydaje nam się lepszy,
lepszy niż ten, który właśnie wymyśliliśmy. Więc jeśli ktoś nam znowu powie o czymś nowym, to sobie myślimy, o super, ekstra, i znowu gdzieś tam zapłoniemy, znowu rozgrzane są gdzieś nasze marzenia i znowu nie wiemy, co zrobić. Znowu nie ma kolejnych kroków, często wiedzy czy umiejętności, aby dokończyć to, co pojawiło się na samym początku. Często jest też tak, że odkładamy wszystko na później ze względu na to, że jesteśmy perfekcjonistami. Właśnie te osoby, które nie radzą sobie z tym, że wszystko nie jest idealne, cudowne, że ich ego może w jakikolwiek sposób zostać skrzywdzone, odkładają na później, aby zwalić to, że na przykład zadanie nie jest takie idealnie wykonane, właśnie nie ze względu na siebie, ale ze względu na to, że mieliśmy na to mało czasu. To jest na takiej zasadzie, że bronimy troszeczkę swoje ego, że gdybyśmy mieli więcej czasu, na pewno zrobilibyśmy to świetnie, ale przez to, że robiliśmy to tak krótko, dlatego no, nie wywiązaliśmy się tak dobrze. Każdy by na naszym miejscu zrobił to dokładnie tak samo. Dlatego też często właśnie ten perfekcjonizm przeszkadza nam w tym, abyśmy w pełni aktywnie tak potrafili zmieniać swoją rzeczywistość. Kolejnym powodem, z jakiego często odkładamy rzeczy na później, zostawiamy coś na ostatnią chwilę, jest to, że się po prostu boimy. Boimy się tego, że na przykład zmiana pracy przyniesie nam jakieś, nie wiem, trudności, że może nie będziemy zaakceptowani, że nie znajdziemy sobie jakichś przyjaciół, że nie podołamy temu zadaniu i tak dalej, więc bardzo często po prostu boimy się tego, co nas czeka, a oczywiście ten strach ma ogromne oczy, tak, patrzy się nam cały czas gdzieś za głowę i mówi, tak, co tam będzie strasznego na nas czekało, a my po prostu odkładamy to na później, bo się tego boimy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak radzić sobie z odwlekaniem i jakie powody też wpływają na to, że odkładamy rzeczy na później, to Was bardzo serdecznie zapraszam na moje bezpłatne szkolenie, które znajdziecie na stronie dorotafilipiuk.pl/czas. Na tym szkoleniu mówię więcej na temat tego właśnie, jak sobie poradzić z każdym rodzajem odwlekania i co możecie zrobić, aby rzeczywiście działać już teraz i widzieć niesamowite rezultaty. Zdaję sobie z tego sprawę, że część osób myśli sobie, czy ona jest normalna, czy ona właśnie powiedziała, żeby ktoś zapisał się na jej szkolenie, mimo że te osoby notorycznie odwlekają wszystko na później i pewnie nikt tego nie zrobi. Kochani, ja wierzę w to, że te osoby, które naprawdę chcą to zmienić, które widzą, że jest wiele negatywnych skutków tego, że odwlekają rzeczy na później, powiedzą sobie, ok, chcę zrobić jeden krok do przodu i zobaczyć, co można z tym zrobić, aby mieć w życiu łatwiej, aby sobie po prostu pomóc i poradzić sobie z tym nawykiem, który, tak jak każdy inny, może zostać zmieniony. Bardzo serdecznie Was zapraszam na to szkolenie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa, pa. Narysować Ci taki film? Wejdź na stronę actionpictures.pl. Zachęcam Cię również do subskrybowania tego kanału, słuchania mojego podcastu Efektywność osobista Dorota Filipiuk, a także zajrzenia na mój Instagram, gdzie dzielę się z Wami bardziej prywatnym życiem. Obejrzyj też inne moje filmy, które w znaczny sposób mogą ułatwić Ci życie. Do zobaczenia!